Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak Sparrow 20 w kamuflażu polskim, jest to WZ93. Inaczej mówiąc, plecaczek prezentuje się mniej więcej tak. Tutaj mamy przód tego plecaka, bok, tył i jeszcze raz bok. Zacznijmy od tyłu. Z tyłu, jak widać, jest taki system nośny. Od razu powiem na początku, tak jak mówię na początku każdego wideo pokazu, dokładne dane na temat systemów nośnych, taśmy, klamer, czy czegokolwiek, czy materiału, kordury, która tutaj jest, znajdą Państwo w opisie pod filmem lub w linku, klikając na naszej stronie www.kupujesz.pl, wpisując właśnie sobie Sparrow 20, tam jest dokładny opis, można sobie prześledzić, jak to wygląda. Tutaj pokażę tylko, jak są szyte ramiona, bo to jest najczęstsze pytanie naszych klientów. Jak widać, jest mocno przeszyte, wszywane do środka jest ramionczko, więc tutaj jest przeszywane z dwóch stron, nie ma możliwości, że tak powiem, uszkodzenia takiego ramiona w najbliższym czasie. Okres gwarancyjny na pewno przeżyje, że tak powiem, a okres gwarancyjny jest dosyć długi, ponieważ w e-sporcie jest to 5 lat. Dodatkowo tutaj mamy taki ściągacz na ramiona. Tutaj jest przygotowane do takiej taśmy biodrowej. Niestety w 20-litrowym Sparrowie nie ma taśmy biodrowej, jest tylko w 30-litrowym. Teraz pokażemy z boku. Z boku, jak widać, tutaj mamy jakiś system mole do podczepienia kieszeni bocznych. Tu są ściągacze boczne z jednej i z drugiej strony. Z przodu, plecak jak zwykle wyposażony jest w taką rzepową naszywkę, można sobie coś innego przyczepić. Jak widać, są ściągacze z przodu, klamerki, jedna, druga. Z przodu mamy kieszonkę, jest to zwykła taka płaska kieszonka. Jeszcze tutaj dane podam, waga 700 gram, wykonany z kordury 20 litrów. Teraz pokażemy tą kieszonkę, odepniemy te boczne ściągacze, żeby było nam łatwiej to pokazać. Kieszonka, jak widać, odpina się do połowy. W środku mamy taką kieszonkę typu organizer. To jest jakaś płaska kieszonka, tu mamy taką kieszonkę siatkową. Dodatkowo na jakieś akcesoria czy klucze. Takie dwie taśmy. To sobie zamykamy. Tutaj oczywiście w środku jest wypełnienie, jest śpiworek, który wyjmuje, on nie wchodzi w skład zestawu. To możemy odpiąć praktycznie do samego dołu i mamy taki plecak po rozebraniu. Jak widać, tutaj mamy taką kieszonkę siatkową, jest to coś takiego, jest to płaska kieszonka. Z tyłu na plecach mamy taki ściągacz gumowy, również z kieszonką, można sobie trzymać jakiegoś laptopa czy tablet lub inne jakieś ważne dokumenty. Dodatkowo, jak widać, spód to jest przynajmniej 10-12 cm szerokości, to daje nam pojemność tego plecaka, te 20 litrów. To możemy łatwo sobie zamknąć. I tak zamykamy. Jeszcze tutaj powiem, tutaj jest wyjście na camelback przygotowane. I to by było wszystko w tym plecaczku. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których są pokazane już praktycznie wszystkie plecaki Sparrow w każdym kolorze, praktycznie w każdym kamuflażu. Niedługo jeszcze pokażą się na pewno w tym nowym Ataxie też na naszych wideopokazach, więc serdecznie zapraszam do przeglądania, oglądania naszych wideopokazów. Na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. I oczywiście zachęcam do sprawdzenia naszej oferty na www.kupujesz.pl. Tam najbardziej aktualne ceny. Mamy nadzieję, że oferta będzie interesująca. Pozdrawiam.